Lublin, Małopolska. Region jest nasz. 13 minut po 8 w samym środku mroźnego, a jakże, tygodnia. Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia RDN Małopolska. Pan w dobrej formie, w dobrej kondycji, mimo tego, co za oknem. Nie przeziębiony, nie chory, wszystko jest w porządku. Troszkę przeziębiony, ale zdrowy. Ale walczy. Tak. Panie burmistrzu, wiem, że rodzice chcą usunięcia dyrektorki przedszkola w Szczepanowie. Rozumiem, że zna pan temat. No to pytam, co pan zrobi? Panie redaktor, znam. Na prośbę rodziców zorganizowałem spotkanie z rodzicami, na którym oni mogli swoje zarzuty przedstawić. Również do tych zarzutów odniosła się pani dyrektor. W tej chwili został szczegółowy protokół z tego spotkania spisany. Ten protokół jest w tej chwili analizowany. Został przesłany do komisji rewizyjnej, która tą skargę będzie oceniała. Również ten protokół jest w posiadaniu kuratorium oświaty. Mają go również rodzice. Natomiast my również jako gmina podejmiemy działania kontrolne w tym zakresie, w którym to zależy od nas. Najważniejszą rzeczą jest tutaj dobro dzieci, natomiast musimy tą skargę w sposób rozsądny rozstrzygnąć. Ja wiem, że pod tym postulatem, panie burmistrzu, podpisało się około 100 rodziców. Jakie mają zastrzeżenia? Tam było szereg zastrzeżeń. Oni przedstawili, tak jak powiedziałem, na tym spotkaniu. One są dokładnie analizowane, natomiast musimy to sprawiedliwie, dokładnie zanalizować. Natomiast powiedziałem, najważniejszą rzeczą jest dobro dzieci i ta sprawa będzie dokładnie wyjaśniona. Mam nadzieję również, że kuratorem, który sprawuje nadzór pedagogiczny, tą sprawę wyjaśni. Ale kto podejmie decyzję w tej sytuacji? Pani redaktor, tak naprawdę tu jest dość sprawa, jeśli chodzi o kwestię zarządzania jednostkami, dość złożona, bo nie sam burmistrz podejmuje decyzję. No właśnie, tutaj dlatego nadzór, dopytuję. Tutaj nadzór taki wychowawczy sprawuje kuratorium oświaty i ona ocenia w tym zakresie pracę dyrektora. Czekamy na wynik kontroli, wyjaśnień. Tutaj będziemy na pewno wspólnie współpracować. Czy pan się przychyla do tych zarzutów rodziców, panie burmistrzu? Pozna pani, pan już temat. Pani redaktor, my je musimy, one są dość istotne, natomiast my je musimy dokładnie, obiektywnie sprawdzić i wyjaśnić. A jeżeli się potwierdzą, to co? No to będziemy podejmowali działania takie odpowiednie do tych zarzutów, jakich ich skala będzie. Panie burmistrzu, czy w Jadownikach powstanie wieża radiokomunikacyjna? Wiem, że jest taki projekt i też, że nie wszystkim się podoba. Pani redaktor, to jest inwestycja realizowana przez Polską Żeglugę Powietrzną. Takie inwestycje są potrzebne. Tam jest wydana decyzja prawomocna o warunkach zabudowy. Tylko czy są potrzebne, czy pan to mieszkańcom już wytłumaczył? Pani redaktor, natomiast, tak jak powiedziałem, decyzja jest prawomocna. Mieszkańcy mogli w tej sprawie interweniować, mogli odwoływać się. Decyzja została wydana kilkanaście miesięcy temu przez gminę. Ona została podtrzymana przez SKO i teraz część mieszkańców, ale to nawet nie ci mieszkańcy, którzy mieszkają w pobliżu, czy mają grunty, bo tam generalnie jest teren niezabudowany, ale najczęściej mieszkańcy sąsiednich miejscowości, no jeśli protestują mieszkańcy innych miejscowości, że wieża im przeszkadza, to jest to trochę dziwne. Natomiast ta wieża praktycznie nie wyzwala żadnego promieniowania szkodliwego, ponieważ promieniowanie to jest 5 metrów, czyli nawet do poziomu ziemi, bo wieża ma około 30 metrów wysokości, więc nawet do poziomu ziemi to promieniowanie nie dochodzi, więc tu nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast kiedy też ta wieża powstanie? Pani redaktor, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy my inwestorem. Inwestor ma swoje plany. Ale pan popiera te inwestycje. Proszę? Wyraźnie to słyszę, że pan popiera te inwestycje. Nie, pani redaktor. Ja, to pewnie zna pan założenie. Pani redaktor, ja podchodzę rozsądnie do tego, ponieważ takie inwestycje są potrzebne. Każdy z nas podróżuje, lata samolotem. Te samoloty muszą latać bezpiecznie. Muszą mieć jakieś punkty, do których się będą odnosiły, jak ten samolot leci. No to jak ten samolot ma lecieć? Nie ma takich przyrządów, nie ma takich obiektów, nie ma być, które bezpiecznie pozwalają tym samolotom latać. To są obiekty potrzebne, musimy się z nimi zgodzić. Natomiast tutaj mieszkańcy mogą się odwoływać, natomiast nie sądzę, żeby tutaj we wszystkim mieli rację. Panie burmistrzu, wiem, że do Rady Miejskiej wpłynęła skarga na pana, że nie wyciągał pan konsekwencji i cytuję, tuszował pan nieprawidłowości dyrektorki szkoły podstawowej numer 3 w Brzesku. Mowa o nieprawidłowościach finansowych i podobno nawet przyznał pan tej pani nagrodę.
Panie redaktor, to są kompletne bzdury. Po pierwsze, redaktor, który napisał takie fakty, że jest w tej sprawie jakiś wyrok, napisał kompletną nieprawdę. W tej sprawie nie ma żadnego wyroku i nic nigdy nie tuszowaliśmy. Pani dyrektor była kontrolowana. Te nieprawidłowości są? Pani dyrektor była kontrolowana i drobne uchybienia w tej kontroli były. Natomiast ja te sprawy wyjaśniłem. Tam nie było przekroczenia prawa i tutaj żadnej sprawy nie tuszowałem. Ta osoba, która tą skargę napisała, kiedyś pracowała w urzędzie, rozstaliśmy się z tą osobą i może to jest ta przyczyna, dlaczego tą skargę napisała. Natomiast ta osoba również złożyła zawiadomienie do prokuratury czy na policję, która odmówiła wszczęcia postępowania, ponieważ nie dopatrzyła się wykroczenia czy przestępstwa. Również sprawa była w sądzie i również sąd nie podjął żadnych działań w tym zakresie, więc podzielił stanowisko tego zespołu kontrolnego, który ja powołałem. Jeszcze raz mówię, wyjaśniłem sprawę, powołałem zespół kontrolny, który nie dopatrzył się jakiegoś przestępstwa. Również, tak jak powiedziałem, prokurator ani sąd nie wszczął postępowania. Brzeska ulica mówi, że autor tej skargi ma aspiracje, ambicje polityczne. Panie redaktor, nie wiem tego. Każdy może startować. Każdy mieszkaniec, który ma prawo wyborcze, może startować, więc ta osoba również może startować. Ruszył dzienny dom Senior Plus. Jakie zainteresowanie, panie burmistrzu? Jest dość spore. Cieszymy się, że taki dom powstał. Była taka potrzeba. Jak spotykałem się z mieszkańcami, mówili mi o takiej potrzebie. I cieszę się tym bardziej, że w ubiegłym roku tylko dwa takie domy powstały w całej Małopolsce na 182 gminy. Co to znaczy spore zainteresowanie? Wie pani co, jest spore osób, które albo są samotne, które są sprawne. Jaka to jest liczba? O to pytam, panie W tej chwili ten dom mamy na 20 osób. W tej chwili dopełniamy ten dom, bo on kilka dni funkcjonuje. Natomiast w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na remont budynku około 360 tysięcy. Również w tym roku w budżecie mam zapewnione środki własne na funkcjonowanie tego obiektu. To jest kwota 300 tysięcy. I tutaj liczymy również na wsparcie z Urzędu Wojewódzkiego, bo jest dotacja. Ona w części pokryje te koszty. Nie brakuje takich zarzutów, panie burmistrzu. O tym też już rozmawialiśmy miesiąc temu, że Brzesko słabo wykorzystuje fundusze unijne. Wiem, że pan publicznie odpiera te zarzuty i powołuje się między innymi, wskazuje na program rewitalizacji Brzeska. Uda się? Ale panie redaktor, kto takie zarzuty podnosi? Są różne informacje, które docierają. Ale pani redaktor, no nie można się na różnych rodzajach bzdurach opierać. Mówmy o rewitalizacji, panie burmistrzu. Panie redaktor, no bo jeśli czy się uda? Panie redaktor, jest pewna grupa mieszkańców 10-15, którzy hejtują na internecie, piszą kompletne bzdury. Później pani, nie do hejtu internetowych się akurat odnoszę. Pani redaktor, nie na nie się powołuje. To czyta i później pani zadaje mi pytanie. Natomiast pani redaktor, taka moja rola. Pani czytać redaktor, wszystko, pani redaktor, co się natomiast da. Ja mam tu listę tylko kilkunastu czy kilkudziesięciu projektów, które myśmy złożyli o dofinansowanie z funduszy. Jest tego dużo, ja też je przeglądałam. Przegląda pani, cieszę się. Pani redaktor, więc nabór tak naprawdę na fundusze unijne z nowej perspektywy trwają około roku. My jako gmina już kilkadziesiąt wniosków złożyliśmy i na sporo z niej otrzymaliśmy dofinansowanie. Więc te zadania na pewno zrealizujemy. A co z rewitalizacją, pani redaktor, pytają mieszkańcy? Co z rewitalizacją, to powiem pani taką rzecz. Myśmy jako pierwsza gmina w ubiegłej perspektywie finansowej, to jest 7 czy 8 lat temu, właśnie w ramach rewitalizacji otrzymali środki na rewitalizację rynku brzeskiego i to zadanie myśmy rozliczyli i już wszyscy ludzie zapomnieli o tym, że rynek kiedyś był odnowiony, a fajnie funkcjonuje. Natomiast pani redaktor, program rewitalizacji mamy przyjęty. Faktem jest, że pewne wymagania w Urzędzie Marszałkowskim są troszkę inne, one się w trakcie zmieniły i wiele gmin te programy musi zmienić. Natomiast my możemy aplikować do tych programów lub do innych. I te wnioski, o których jest mowa, złożyliśmy do innych programów i już mamy dofinansowanie. Pytam o prostą rzecz. Jak i czy zmieni się centrum Brzeska? Ale ono się już zmieniło, pani redaktor. Ale czy będą jeszcze następne działania? Będą, pani redaktor. Jakie? Pani redaktor, chociażby powstanie parku między osiedlem Jagiełło a osiedlem Ogrodowa. Na to praktycznie w niedługim czasie powinniśmy otrzymać decyzję o dofinansowaniu. A kiedy parking przy dworcu PKP i droga? I tu też jest bardzo dobra informacja, ponieważ na tym skupiliśmy się. Wiele gmin zabiegało o parkingi typu Park and Drive, nie otrzymało dofinansowania. Natomiast myśmy pozyskali w bardzo krótkim czasie teren od PKP. W tej chwili ten teren jest własnością gminy. Mamy na ukończeniu dokumentację i będziemy mieli pozwolenie. Więc pani redaktor, tutaj w tym momencie czekamy tylko na rozstrzygnięcie z funduszy unijnych. Natomiast tu jest... O jakim czasie realizacji mówimy? Pani redaktor, to jest kilka miesięcy. Tak naprawdę największy problem w tej chwili jest kwestia od złożenia wniosku do rozstrzygnięcia. Te procedury w Urzędzie Marszałkowskim zawsze trwały
kilka miesięcy. Natomiast tutaj jestem przekonany, że jeszcze w tym roku to dofinansowanie otrzymamy. To będzie bardzo duży parking na 160 miejsc, panie redaktor, bo rzeczywiście jest potrzeba. Często jeżdżę na dworzec kolejowy, widzę, że jest potrzeba i to była inicjatywa własna gminy, bo również takie zadanie mogło PKP zrealizować, bo tak naprawdę to PKP powinno bardziej zależeć na tym, żeby więcej osób jeździło. Natomiast ja to dostrzegłem i pierwszy z taką inicjatywą wystąpiłem, ale jest wsparcie i myślę, że ten parking będzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Podobno bardzo mocno, panie burmistrzu, zabiega pan o poparcie PiS-u w wyborach samorządowych. Panie redaktor, rozmawiamy. Ja mam bardzo dobre relacje z PiS-em. Rozmawiamy od wielu lat. Ja przedstawicieli PiS-u również w wielu sytuacjach wspierałem. W Radzie współpracujemy 10 lat. 10 lat współpracuję z radnymi z PiS-u i ta współpraca dobrze wygląda. Duża część radnych PiS-u chce, abym był wspólnym kandydatem. Jest szansa na poparcie? Ja też jestem tym zainteresowany. Myślę, że wspólnie dojdziemy do porozumienia i takie działanie, czy taka decyzja, myślę, że w niedługim czasie może zapaść. Krzysztof Ojczyk, Jarosław Sorys, Justyna Wójtowicz-Woda. Podobno jedna z tych osób ma szansę, jeżeli wygra pan wybory, być wiceburmistrzem. Powiemy, które? Pani redaktor, ja nie będę rozdawał stanowisk, bo jeszcze nie było wyborów. Ja jeszcze ostateczną decyzję dopiero o wyborach podejmę, więc najpierw muszą być wybory. Ja z pokorą przyjmę wynik wyborów, jeśli wystartuję, bo każdy, kto startuje w wyborach, musi się z tym liczyć, że można wygrać, można przegrać. Dotychczas udawało mi się wygrywać, natomiast prawa demokracji są takie, a po wyborach zdecydujemy. Na pewno, jeśli się porozumie z PiS-em, to wspólnie jakieś porozumienie wypracujemy co do dalszego funkcjonowania. No to jeszcze jedno pytanie. Wiem, że organizuje pan bodaj po raz szósty Dzień Kobiet. No i będą statuetki siłaczek. Dla kogo? Tak, to są takie kobiety, które najbardziej się dla gminy zasłużyły, a które często nie są doceniane. Te panie, które otrzymują takie tytuły, są bardzo wzruszone i bardzo się cieszą. Tak jak powiedziała pani redaktor, już szósty raz organizujemy Dzień Kobiet. Sporo pań przychodzi, w każdej miejscowości organizujemy taki Dzień Kobiet. W najbliższy piątek, mam dobre informacje. Zaczynamy, tak. W najbliższy piątek zaczynamy w Jadownikach, wszystkie panie zapraszam, a później już w kolejnym tygodniu główna uroczystość będzie w Brzesku 7 marca, natomiast w poszczególnych miejscowościach będziemy się z paniami spotykali. Zawsze jest jakiś ciekawy program artystyczny, wspólnie wypijemy kawę, jakieś ciastko zjemy, porozmawiamy. Panie są bardzo zadowolone, cieszą się z takich spotkań i bardzo serdecznie wszystkie panie z całej gminy zapraszam. Lubi pan takie spotkania? Oczywiście, że lubię, bo zawsze można miło porozmawiać. Można również dowiedzieć się, czego panie oczekują, co by chciały, aby w Brzesku powstało. I często na przykład z takich spotkań później realizujemy jakieś zadania w naszej gminie. Jakiś przykład? No wiele takich przykładów można byłoby podjąć, na przykład jakieś imprezy, jakieś, no na przykład pani redaktor, w czasie takich spotkań bądź podobnych spotkań była mowa, że potrzeba takiego obiektu jak Senior Plus i między innymi taki obiekt powstał. Czyli pan jest jeden i dookoła są nagrodzone kobiety. Tak to wygląda? Ale są kobiety i starsze, i młodsze, więc rozmawiamy, tak jak powiedziałem, na różne tematy, bo młodsze pokolenie interesuje coś innego, starsze pokolenie coś innego, więc tutaj takie spotkania przebiegają w takiej miłej, radosnej atmosferze. Dobrego świętowania, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Życzę. Również pozdrawiam słuchaczy RDN Małopolska i panią redaktor również. Grzegorz Wawryka, burmistrz Brzeska z nami w środowy poranek. Do usłyszenia państwu. Dziękuję bardzo.